naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bracia i siostry, witam was na dzisiejszej już niedzielnej Eucharystii. Pragnę w naszym gronie w sposób szczególny przywitać księdza Tomasza Krzana, diecezjalnego duszpasterza harcerzy, także kapłana kurii diecezjalnej, który zajmuje się sprawami katechizacji w naszej diecezji, który modli się dzisiaj z nami. Witam sztandar Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego oraz Okręgu Górny Śląsk, przedstawicieli sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzyrzecza Górnego. Witam oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, przedstawicieli rodzin partyzanckich, Narodowych Sił Zbrojnych, przedstawicieli władz strażaków, harcerzy oraz członków grup rekonstrukcyjno-historycznych z całej Polski. Intencje mszalne. Ksiądz Tomasz modli się dziękczynno-błagalnej intencji w 10. rocznicę powstania grupy rekonstrukcyjno-historycznej Beskidy. Ja modlę się za świętej pamięci Bolesława Mojżyszka z okazji rocznicy urodzin zmarłych rodziców, teściów Anny i Stanisława Kędziora. Ksiądz Maciej modli się za świętej pamięci Antoniego Stokłosę w 3. rocznicę śmierci, żonę Teresę, syna Romana. Ojciec Jan Kukla w Boliwii dziś modli się w intencji dziękczynno-błagalnej rodzin Daniela Helbig i Heleny Ryszka. W naszych modlitwach także polecamy Panu Bogu Szymona Myszora, który obchodzi 1. rocznicę urodzin, 1. rocznicę Chrztu Świętego, po mszy świętej błogosławieństwo dla dziecka i dla całej rodziny. Historia magistra Vita Est. Dziś gromadzimy się tutaj z grupą rekonstrukcyjną. Chcemy uczyć się miłości do Polski, do naszej ojczyzny. Chcemy modlić się w intencji tych wszystkich, którzy noszą mundur, aby zawsze postępowali godnie, by oni i my kochali naszą ojczyznę, Polskę, by gotowi byli dla niej do poświęceń i by wszędzie tam, gdzie są, mówili, kim są, według jakich zasad żyją i jak chcą postępować. Przeprośmy na początku Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o uczynkę i zaniedba. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Prze to błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za nami do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i poskarżą mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem. I żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto Słowo Boże. Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaj. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna, nie tylko w Macedonii i Achaj, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od nas. Bożków do Boga,
by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże. Posłyszeli, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w XIX wieku w Wielkopolsce żył błogosławiony Edmund Bojanowski. To był człowiek, który miał bardzo bogatą i skomplikowaną historię. Najpierw był powstańcem styczniowym, ale później zajął się wychowaniem dzieci i młodzieży i założył zgromadzenie sióstr służebniczek, które funkcjonuje także na terenie naszej diecezji do dziś. Ten człowiek bardzo często lubiał powtarzać takie słowa: każdy powinien być jako ta świeca, która się sama wypala, a innym przyświeca. I myślę, moi drodzy, że ta sentencja bardzo dobrze wprowadza nas w treść tej naszej dzisiejszej uroczystości, czyli można powiedzieć kolejnej rocznicy funkcjonowania Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskid, ale także naszego spotkania tutaj z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. I tak sobie myślę, że każda rocznica jest zawsze dobrą okazją z jednej strony do podsumowań minionego czasu, ale z drugiej do wskazania konkretnych kierunków działania. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że wasza działalność to nie tylko przypominanie i odtwarzanie historii sprzed kilkudziesięcioleci, ale w jakiś sposób także służba. I właśnie dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się choćby krótko nad zagadnieniem służby w naszym życiu. Popatrzmy na nią z punktu widzenia Ewangelii i poszukajmy odpowiedzi na pytania, co to znaczy służyć, na czym powinna polegać prawdziwa służba i wreszcie jak służyć tak, żeby pierwszy, lepszy odruch egoizmu nie zgasił w nas zapału do służby Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Myślę sobie nawet, że w kontekście tej przeczytanej przed chwilą Ewangelii realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego dokonuje się także właśnie przez służbę. Myślę, że odpowiedź na te nasze wcześniejsze pytania kryje się w świadomości tego, że prawdziwa służba zawsze opiera się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest odpowiedzialność, drugim pracowitość, trzecim pokora, a czwartym ofiara. Co to jest, moi drodzy, odpowiedzialność? Odpowiedzialność to jest przyjmowanie wszystkich konsekwencji naszych codziennych wyborów. Popatrzmy, Chrystus
bardzo wyraźnie na to zwraca uwagę w Ewangelii. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wokół nas toczy się życie, pojawiają się różnego rodzaju problemy. W każdej chwili musimy podejmować różne decyzje. I człowiek odpowiedzialny nie przechodzi obok nich obojętnie, nie wzrusza ramionami, ale zawsze szuka właściwego środka zaradczego. I człowiek odpowiedzialny ma również świadomość tych darów, które zostały złożone w jego ręce. Doskonale wie, że przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment, kiedy z tych darów trzeba będzie się rozliczyć. Z odpowiedzialności wynika drugi filar służby, którym jest pracowitość. Bo moi drodzy, naprawdę niewiele wyniknie z ambitnych planów, z wielkiej gadaniny, jeżeli to wszystko, co zaplanowałem, o czym mówię, nie zostanie wprowadzone w konkretny czyn. A pracowitość to jest przede wszystkim taka odpowiedzialność za czas, jakim dysponujemy. Zawsze trzeba pamiętać, że każda niewykorzystana albo źle wykorzystana minuta mija bezpowrotnie. I człowiek, który chce autentycznie służyć, nie może być człowiekiem leniwym, ale powinien ciągle uczyć się mądrej i dobrej organizacji czasu, tak żeby w tym czasie dziennym, miesięcznym, tygodniowym, rocznym znalazło się odpowiednie miejsce dla Boga, dla drugiego człowieka, dla codziennych obowiązków, ale także dla mądrego odpoczynku. Trzecim filarem służby jest pokora, która prowadzi do posłuszeństwa. I tutaj zawsze trzeba pamiętać, moi drodzy, że człowiek pokorny to nie taki, który ciągle chodzi ze spuszczoną głową, ma tą głowę posypaną popiołem i chodzi w worze pokutnym. To nieprawda. Człowiek pokorny to jest człowiek, który doskonale wie, kim jest i na co go stać. Potrafi za to, co dobre, podziękować, a to, co złe, naprawiać. Człowiek pokorny zna zarówno swoje wady, jak i zalety, a co za tym idzie, potrafi także zrozumieć drugiego człowieka i jego niedoskonałości. Pewnie wszyscy znamy hinduskiego przywódcę Mahatmę Gandhiego, który powiedział kiedyś takie bardzo mądre zdanie. Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokojeniem egoizmu, zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę. No i wreszcie ostatnim filarem, na którym opiera się gotowość do służby, moi drodzy, jest ofiara. I to jest chyba najtrudniejszy element, ponieważ wymaga od człowieka swoistego samowyrzeczenia i zaparcia. Czasami potrzeba naprawdę bardzo wiele trudu, żeby umieć zrezygnować z postawy brania na rzecz dawania siebie i od siebie. I wzorem dla każdej i dla każdego z nas tutaj zawsze będzie Jezus Chrystus, który powiedział, że przyszedł, aby służyć do tego stopnia, że swoje życie oddaje za wielu. I myślę, że można pokusić się i powiedzieć, że każde ludzkie powołanie wymaga ducha ofiary. Nie będzie dobrego małżonka bez ofiary, nie będzie dobrego kapłana bez ofiary, nie będzie dobrego chrześcijanina bez ducha ofiary, a tym bardziej nie będzie dobrego żołnierza czy harcerza bez ducha ofiary. Taka umiejętność choćby drobnego wyrzekania się samego siebie jest kluczem do budowania właściwych relacji międzyludzkich. Tak sobie czasem myślę, że dzisiaj ta gotowość do ofiary gdzieś jest zatracona w naszym społeczeństwie. Moi drodzy, służba historii, z którą związana jest wasza grupa rekonstrukcyjna, jak również wiem, że tu są przedstawiciele innych grup, ta służba historii jest na pewno wielkim wyzwaniem i zadaniem. Po pierwsze dlatego, że powinna być to służba prawdzie. Dla niektórych czasami trudnej, dla innych jeszcze prawdzie niewygodnej, ale zawsze trzeba pamiętać, że prawda to prawda. Po drugie dlatego, że wasza służba powinna mieć zawsze wymiar wychowawczy. I dla was, i dla innych. Bo przecież grupa rekonstrukcyjna to nie jest tylko kwestia odpowiednio i dokładnie dobranych strojów czy rekwizytów, co też oczywiście jest bardzo istotne i ważne. Ale to są przede wszystkim treści, które będziecie chcieli innym przekazać. Wreszcie po trzecie trzeba zawsze pamiętać, aby odtwarzając przeszłość, nigdy nie oderwać się od realnej rzeczywistości. Tak jak mówił ksiądz proboszcz na początku, historia jest nauczycielką życia, ale jednak jest przeszłością. Nie wolno w niej tkwić, ale trzeba uczyć się od nich,
od niej mądrych wskazówek na przyszłość. Patrzmy więc często na naszych bohaterów z przeszłości, tych, których także wy naśladujecie, i uczmy się od nich żyć ideałami, także ideałem służby, która, przypomnę, opiera się zawsze na czterech filarach: odpowiedzialności, pracowitości, pokorze i ofierze. I życzę każdemu z was i samemu sobie osobiście również, żebyśmy rzeczywiście coraz bardziej stawali się jako ta świeca, która się sama wypala, a innym przyświeca. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Ojca, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest stworzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, świadom ze świętością, Bóg braci ze stworzenia wszelkiego, zrodzony jest z Boga, zanieśmy nasze modlitwy i prośby. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby swym postępowaniem ukazywali dobroć samego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, aby nieustannie przypominali o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej rodzin Daniela, Helbig i Heleny Ryszka, by Pan Bóg im błogosławił, udzielał potrzebnych łask. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu Szymona, jego rodziców, chrzestnych, bliskich z okazji pierwszej rocznicy urodzin i chrztu świętego. Prośmy, by wzrastał w mądrości i łasce. Ciebie prosimy. Módlmy się 10. rocznicę powstania grupy rekonstrukcyjno-historycznej Beskidy. Ciebie prosimy. Polecajmy Panu Bogu zmarłych Bolesława Mojżyszka, zmarłych rodziców, teściów Anny i Stanisława Kędziora, za świętej pamięci Antoniego Stokłosę, żonę Teresę, syna Romana. Dobry Boże, okaż im swoje miłosierdzie i przyjmij do swego królestwa. Ciebie prosimy. Polecamy Bogu najstarszego kombatanta z naszego okręgu śląsko-żywieckiego, podpułkownika Władysława Foksa, który w wieku 103 lat przed paroma dniami powołany został do wiecznej służby w niebiosach. Ciebie prosimy. Obchodząc dziś dzisiejszy jubileusz 10-lecia działalności Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy Narodowych Sił Zbrojnych Śląska Cieszyńskiego, polecamy Bogu ich założycieli i tych, co podtrzymują tą patriotyczną działalność. Ciebie prosimy. Za żyjących żołnierzy, tak zwanych żołnierzy wyklętych ze zgrupowania K Narodowych Sił Zbrojnych, win ich rodziny,
których ofiara życia jest przykładem i wzorem umiłowania ojczyzny, prawdy i wolności. Ciebie prosimy. Za żołnierzy Wojska Polskiego i służb Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy strzegą na co dzień granic Rzeczpospolitej, prezentując odważną i zdecydowaną postawę w obronie naszego kraju, módlmy się. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za naszych kolegów działających w całym kraju w grupach rekonstrukcyjnych, formacji NSZ, AK i WiN-u, którzy przywracają pamięć i poszanowanie zabitym i skazanym na pohańbienie i wyklętym. Ciebie prosimy. Wszechmogący, miłosierny Boże, obdarz nas samych, naszą ojczyznę, pokojem w tym niespokojnym świecie i błogosławieństwem na dalsze życie. Amen. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, pokornie Cię błagamy, wejrzyj z miłością na modlitwy Twoich dzieci i spraw, aby krocząc wiernie drogą przykazań, mogło osiągnąć to, czego dla nich pragniesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu Tomaszowi za przewodniczenie tej dzisiejszej liturgii, za wygłoszone do nas Słowo Boże. Także Wam wszystkim, którzy bierzecie udział w tej Eucharystii, zwracam się tutaj do grupy rekonstrukcyjnej, także Beskidy. Moi drodzy, pragnę za to bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ta forma służby Ojczyźnie jest także bardzo ważna, bo to też jest jakiś znak naszego patriotyzmu. Żyjemy w takim świecie, że próbuje się człowiekowi wmówić, że jest kosmopolitą, że ojczyzną jest jego cały świat. Jestem konkretnym synem i córką konkretnego miejsca, tutaj Polski, i swój patriotyzm mogę wyrażać w różny sposób. Między innymi to jest też jedna z form wyrażania swojego patriotyzmu poprzez przypominanie historii i także kształtowania postaw dla właśnie młodych pokoleń, aby te postawy były jak najlepsze. Życzę tym wszystkim, aby było w tym dużo ducha, bo żołnierz może być najlepiej wyszkolony, ale jeżeli jego morale, duch jest słaby, to jest słabym żołnierzem. Pamiętajcie, żołnierz musi być mocny duchem, musi mieć mocne wartości. Tego Wam życzę, abyście właśnie w tych swoich środowiskach byli właśnie takimi świadkami umiłowania patriotyzmu Polski i ludźmi głębokich, głębokich wartości. Proszę o powstanie do modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych, która była odmawiona przez tychże żołnierzy. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanych braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech złe z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech zmogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi, o spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i w ostrej bramie zaczepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Po modlitwie spocznij. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Po mszy wyjdą pierwsze sztandary, następnie grupy rekonstrukcyjne, pozostali uczestnicy uroczystości i udamy się na dalszą część. Dziękuję parafianom za udział i obecność. Dziękuję. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
Amen.